tym serialu. Ukazany jest właśnie świat więźniów, więzienia od strony osób tych, które są po stronie wolności, w sensie, które są wolne, ale przez to, że mają kogoś za kratkami, no to są uwikłane jakby, są tak samo skazane jak osoba, która odsiaduje wyrok. Zaraz, aresztowaliście? Ktoś sypie. Bartuś? Wszystko w porządku? Tak. Rzadko opowiadamy o tym, co się dzieje z ludźmi, którzy są bliskimi tych przestępców, bądź też niewinnych, osadzonych właśnie przez pomyłkę. No i o tym jest ten serial, głównie o właśnie kobietach związanych z mężczyznami, którzy zostali osadzeni w zakładach penitencjarnych. Co to? Co? Scenariusz jest tak wspaniały, że po prostu wszystko to przychodzi naturalnie. Po prostu sceny są tak dobrze napisane, że samemu przychodzą te wszystkie emocje, ta cała gama emocji, te wszystkie przeżycia. Ojej, to była cudowna praca. Paulina jest fantastyczną aktorką i mimo tego, że nie zrobiła chyba wiele z tego, co wiem, to ma fantastyczną energię i ma prawdę w oczach. I zawsze jak gra się z kimś, kto ma taką w oczach prawdę, to jest fajnie. Z Ankiem Pawlickim współpraca była ciekawa. Mieliśmy parę etapów. Na początku tak była między nami nieufność, ale przełamaliśmy tę nieufność i rzeczywiście bardzo fajnie się z nim pracowało. Jest cudownym partnerem. Ma też sobie dużą otwartość, słucha tego, co ja chciałabym zaproponować. Ja słucham jego. Bardzo duży komfort współpracy. Tak ci ciężko? Może byś pomyślała o żonie tego zabitego? Wiem, jak się zabić, wiesz? Nie wiem, czy dam radę. W takim razie musisz się nauczyć z tym żyć. Myślę, że widzów przyciągnie to, że nasze postacie są różnorodne. Są z różnych światów, mają zupełnie inne życia, zupełnie inne emocje. No i też myślę, że autentyczność tych historii przyciągnie przed ekran. Skazane jesienią w Polsacie.